Bardzo dziękuję. Zaśpiewam Państwu kilka piosenek z mojej nowej, chociaż już mającej rok płyty, ale cały czas czuję, że to jest nowa moja płyta, ponieważ długo na nią czekałam i jest moją pierwszą solową płytą. Długo nie było mnie na scenie, kilka lat dochodziłam do siebie po trudnym, skomplikowanym wypadku. I przez dłuższy czas myślałam, że już nigdy na tej scenie nie stanę. Na szczęście wszystko się zmieniło w mojej głowie. To jest długa historia i wiele, wiele osób miało w tym udział. To nie jest tylko moja zasługa. W każdym razie wiem, jak to jest, kiedy bardzo człowiek czuje się na dnie, czuje się bez sił. I czuję brak wiary w siebie. To jest trudny czas i pocieszające jest to, co możecie dzisiaj Państwo zobaczyć, widząc mnie, że to mija i że ta wiara wraca. I to jest piękne. Ta nasza historia jest tak przedziwna, przeciekawa czasami. Życie pisze niesamowite scenariusze. Na przykład ta piosenka, którą za chwilę zaśpiewam, pochodzi z mojego poprzedniego życia. Właściwie była ostatnią, którą nagrałam przed wypadkiem, tuż przed. Nigdy nie zdążyłam jej jeszcze z zespołem wykonać na scenie, no bo stało się inaczej. A mówię o tym dlatego, że ciekawe jest to, że tekst, który napisałam do tej piosenki wówczas, wydawał się zupełnie opowiadać inną historię, nie moją. Za chwilę się okazało, że jednak moją, także tak jakbym wcześniej już wyśpiewała sobie coś, co mnie za chwilę czeka. Czy to nie jest magiczne? Na szczęście wyśpiewałam sobie w tej piosence, że mam bardzo dużo siły w sobie, o której nie wiedziałam. I tak podświadomie to pisałam, a jednak okazało się to prawdą. Na szczęście. Miejsce.